Grzegorz Miśtel, witam Państwa w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, w którym poszukujemy ludzi zaginionych. Rozpoczynamy od dobrej informacji. Po naszym ostatnim programie, dzięki Państwa pomocy, odnalazła się poszukiwana przez nas 65-letnia Barbara Hondzyńska z Warszawy, która zaginęła 25 sierpnia tego roku. Pani Barbara, cała i zdrowa, jest już w domu. Połączyliśmy się telefonicznie z Bogusławem Hondzyńskim, mężem pani Barbary. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry. Panie Bogusławie, w jakich okolicznościach odnalazła się pana żona? Panie redaktorze, po pańskim programie, w którym brałem udział, żona znalazła się na terenie komendy na ulicy Żeromskiego. Zadzwoniono do mnie z komendy, poproszono mnie, żebym przyjechał, żebym podpisał, że żona się odnalazła, a następnie kazano mi udać się do domu, nie informując absolutnie na żaden temat, udać się do domu i czekać na żonę. Po pewnym czasie żona się pojawiła, czyli wszystko zostało przez policję załatwione na zasadzie podrzutka. Czyli nikogo to nic nie interesuje i tak dalej. Zresztą notabene chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć na temat tak zwanych poszukiwań policyjnych. Po dwóch tygodniach nieobecności żony osoba, która prowadziła sprawę z ramienia komendy na Żeromskiego, zadzwoniła do mnie i zapytała, czy ja coś wiem na ten temat. Kiedy powiedziałem, że nie, to on powiedział, że jest mu bardzo przykro, że to długo trwa i odłożył słuchawki. Rozumiem. Czyli w tej sprawie nic nie było robione i osoba prowadząca sprawę zupełnie nic nie wiedziała na ten temat. Rozumiem, czyli policja... Stało się możliwe dzięki pańskiemu programowi, panie redaktorze. Bardzo... Pański program odniósł podwójną korzyść, bo po pierwsze odnalazła się małżonka, a po drugie policja niewiele robiąc poprawiła sobie statystykę. Bardzo serdecznie dziękuję za te ciepłe dla nas słowa. Czyli rozumiem, że policja nie udzieliła panu żadnych informacji absolutnie na temat nic okoliczności odnalezienia pana żony, ale czy absolutnie sama żona nic powiedziała panu, co się z nią działo, kiedy była poza domem? Panie redaktorze, częściowo wiem, ale ponieważ mogą być przekłamania, nie chcę na ten temat mówić. Natomiast czuję się przez policję całkowicie zlekceważony. Bardzo nam przykro z tego powodu. No na, no tyle, na tyle, na ile tak możemy, próbujemy interweniować w tego typu sprawach. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Proszę pozdrowić od nas małżonkę. Mamy nadzieję, że równie pomyślnie zakończą się wszystkie sprawy, którymi zajmiemy się w dzisiejszym programie. Nasz telefon 022 507 0107 od tej chwili jest do państwa dyspozycji. Wioletta Anna Wysokińska zamieszkała w Siedlcach, województwo mazowieckie. Zaginęła 31 maja 2008 roku. Ma 25 lat. Córka wyszła wieczorem w sobotę. No, miała przyjść na imieniny do męża i do jej syna Kuby. Powiedziała, że przyjdzie przed 12. W związku z tym czekaliśmy, że ona przyjdzie i nie myśleliśmy się, że coś stało się. W pierwszej chwili to taki szok był, ale pomyślałem, że to może jakieś takie zaginięcie. Wyjechała gdzieś, nie chciała powiedzieć, bała się, bo syn młody, że rodzice nie będą chcieli popilnować czy coś takiego. No i myślałem, że chciała sobie odpocząć, wakacje zrobić. 1 czerwca około godziny 10 rano do naszego domu przyszedł policjant, przyniósł córki dokumenty i zapytał, czy kim dla nas jest Wioletta Wysokińska. Mąż powiedział, że to jest córka i policjant powiedział nam, że znaleziono dokumenty w samochodzie, który dachował w okolicach Warki. Nie było nikogo w środku w tym samochodzie. Po prostu znaleziono dokumenty i w związku z tym po adresie trafili do nas. Dużo z nią rozmawiałam i z tego, co zdążyłam ją poznać, jest osobą bardzo otwartą, godną zaufania na pewno, odpowiedzialną i szczerą naprawdę. No i okazało się, że właśnie w tym samochodzie była też z mężczyzną, którego nie znaliśmy, nie wiemy, kim on był dla córki, no na pewno jakimś znajomym. I nie wiem dlaczego po prostu zniknęli z miejsca wypadku. Nikomu nic się nie stało, nie było żadnego zderzenia z innym samochodem,
No, śladów krwi nie znaleziono w samochodzie, w związku z tym trochę nas to uspokoiło, że być może nic się im nie stało, tylko w szoku, po prostu nie wiemy w jaki sposób, ale oddalili się z tego miejsca wypadku w nieznanym kierunku. Obie osoby, które brały udział w tym wypadku, zaginęły. Dotychczas już minęło ponad 3 miesiące, nie dają żadnego znaku życia, nie mamy żadnej wiadomości, zarówno ze strony mojej córki, jak i ze strony tego pana też nie ma żadnego sygnału. Jedna z koleżanek powiedziała, że dostała od niej SMS-a. To było w nocy z 31 na 1, gdzieś koło godziny 1 w nocy. Córka tak pisała: jestem na dyskotece, szkoda, że ciebie tutaj nie ma, że słabo się bawi. Nie wiem, czy podczas tego wypadku uszkodziła sobie naprawdę głowę, czy miała jakiś uraz, straciła pamięć, po prostu nie wie kim jest i no, nie wiem do kogo się odezwać. Wcześniej mąż dostał SMS-a, w którym było napisane: Wiola żyje, tato proszę zaopiekuj się Kubą. Było to dziwne dla nas, no i na końcu było napisane: tato kocham cię. Nadal uważam, że to nie była świadoma jej decyzja. Była bardzo związana ze swoim synem Kubą i wierzę w to, że nie zostawiłaby go samego. Albo straciła pamięć, nie pamięta pewnych rzeczy, albo nie może po prostu dać nam jakiegoś znaku, sygnału, nie może zadzwonić. Być może jeszcze, że ten mężczyzna, z którym zaginęła, może jej utrudniać kontakt z nami. Bo po prostu my przekonani jesteśmy, że gdyby mogła, to by do nas na pewno czy zadzwoniła, czy dała jakiś sygnał, bo przynajmniej zapytałaby o dziecko. Bardzo bym chciała, żeby wróciła. No, siostra, no, za siostrą zawsze się tęskni, bo to jest siostra, najbliższa rodzina. To jest bardzo dziwna i tajemnicza historia. Wydaje nam się, że kluczowe dla jej rozwiązania jest ustalenie, gdzie obecnie przebywa mężczyzna, z którym Wioleta miała pojechać na dyskotekę. Gdyby udało się go odnaleźć, zapewne udałoby się także wyjaśnić, co się stało z Wioletą. Jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje, które mogłyby pomóc nam w rozwiązaniu tej sprawy, prosimy o wiadomość, nasz telefon 022 507 0107. Arkadiusz Bret, zamieszkały w Siedlcach, województwo mazowieckie. Zaginął 15 sierpnia 2004 roku. Miał wtedy 30 lat. On może szukał przygód w ogóle, tak jak każdy młody człowiek. No bo wiadomo, w domu to tak, mama każe coś zrobić, tatuś też, no jakieś obowiązki, prawda? A on po prostu nie chciał chyba. On po prostu chciał zobaczyć, jak to jest, jak on będzie sam. W tym dniu no, nie było żadnej sprzeczki ani kłótni. Arek nic nie mówił, czy gdzieś wyjeżdża, czy wychodzi. A później po południu no, okazało się, że nie wrócił do domu. Na drugi dzień nie wrócił do domu, na trzeci. Uznaliśmy, że pewnie wyjechał gdzieś do pracy. Tutaj w domu no nie było mu źle. Miał dach nad głową i jedzenie. Od czasu do czasu poszedł do pracy. On poszedł tylko na trochę, bo przecież on nie zabrał ze sobą swoich ulubionych rzeczy. Że on był wędkarzem zapalonym. On nie planował takiego odejścia na zawsze. Absolutnie. To była taka... Ja uważam, że to on poszedł tak... To był taki impuls. Pod wpływem chwili. Z domu wyszedł sam. Ale prawdopodobnie na dworze ktoś na niego czekał. Bo wychodząc do pracy, widziałam, że jakiś kolega jego się ukrywa za blokiem. Ja się domyślam, kto to, bo tak właśnie zauważyłam, że ten kolega ucieka, właśnie chowa się za blok. Domyślam się, że ten sam kolega, właśnie z którym zawsze, no, Arek tak towarzyszył. Arek był bardzo dobrym bratem. Zawsze o mnie pamiętał. Jak jeszcze chodziłam do szkoły, nie miałam swoich pieniędzy, to gdy dostawał wypłatę, zawsze kupował mi jakieś ubrania. Bardzo za nim tęsknię. Arek moim zdaniem ma słabą osobowość. To znaczy jest bardzo wpływowy. Dla kolegów to by zrobił wszystko. Pieniądze oddał, no bywało też tak, że zarobił pieniądze ciężko pracując, no i z kolegami razem
gdzieś tam tracił. Trochę nadużywał alkoholu. No w ogóle to jest taki serdeczny człowiek, otwarty. No ja wiem, że ma swoje słabości, tak jak każdy z nas, może nawet więcej. Ale tak ogólnie to jest bardzo dobre dziecko. Dokumenty jego znalazły się w mieszkaniu kolegi, z którym razem wyjechał. Powiadomił nas o tych dokumentach pracodawca tego kolegi. To było mniej więcej 2 lata po zaginięciu już Arka. Przywieźli nam do domu 2 panowie z Warszawy. Tak, przynajmniej mówili, że są z Warszawy. Przywieźli nie tylko dokumenty, przywieźli wszystkie zapiski Arka. Nie przywieźli żadnych ubrań, bo mówili, że żadnych ubrań tam nie było. W tym mieszkaniu, w którym oni znaleźli te dokumenty. No i niby oni tego kolegi tutaj poszukiwali, przyjechali, ale przecież ja im powiedziałam, że tego kolegi tutaj nie ma, że mam kontakt z jego rodzicami i wiem, że jego tutaj nie ma. Poszliśmy z dokumentami na policję. Policjanci przesłuchali tych panów, ale ani ich nie wylegitymowali, puścili ich. Oni w ogóle zabronili, żebym ja do nich dzwoniła, żebym w ogóle udawała, że ich wcale nie znam. Nawet na komendzie to nie chcieli, żebym ja w ogóle wchodziła z nimi razem. No ale ja oczywiście weszłam. Byłam zbulwersowana całą tą sprawą, bo nie wiem, jak na policji można. Tym bardziej, że policja wiedziała, że poszukujemy syna. Policja też poszukiwała go w związku z mandatem, który miał mi zapłacony. I żeby nie zainteresować się naprawdę więcej, nie ma dziecka, a są dokumenty i tak puścić tych ludzi? Nie wiem, mógł szybko się wyprowadzić z tego miejsca, gdzie przebywał i po prostu mógł nie zabrać tego ze sobą. No bo nie zdążył. No, trudno mi powiedzieć, to są tylko przypuszczenia, no ale tak mogło być. Raczej świadomie tych dokumentów nie zostawił. Pytaliśmy się właśnie tego pracodawcy, tego właściciela tego mieszkania, czy może widział u tego kolegi naszego syna, czy w ogóle jakiegoś mężczyznę. Ale on zaprzeczył, mówił, że nigdy nie widział nikogo tam u niego, żeby ktoś u niego przebywał. Nie wiem, ja myślę, że Arek musiał być tam w tym mieszkaniu. Musiał przebywać dłuższy czas. Bardzo bym chciała, żeby się odezwał. Bardzo. Wszyscy tęsknimy, czekamy na niego. Cała rodzina. Bardzo często mi się Arek śni. Ja cały czas wierzę, że on żyje. Że jemu się nie mogło nic złego stać. Może nie może przyjechać, może nie może napisać. Nie wierzę, że sam z własnej woli nie odzywa się, bo nie chce. Według mnie musiało się coś stać. Gdyby nie chciał dzwonić do rodziców, to jestem pewna, że napisałby kartkę do mnie. Przecież nikt nie musiał wiedzieć, że to od niego. To kolejna tajemnicza sprawa, w której jest mnóstwo niejasności i znaków zapytania. Kim są mężczyźni, którzy przywieźli dokumenty Arka? W jaki sposób weszli w ich posiadanie? Jaką rolę w całej tej historii odegrał kolega Arka, który także przepadł bez wieści? Zachęcamy policję, żeby spróbowała odpowiedzieć na te pytania. O pomoc prosimy także naszych widzów. Jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje na temat okoliczności zaginięcia Arkadiusza Breta, prosimy o wiadomość. Nasz telefon 022 507 0107. W razie potrzeby gwarantujemy pełną anonimowość. Redakcja programu wraz z rodzinami poszukuje Sławomira Cieniewicza, zamieszkałego w Gdańsku, który zginął 31 grudnia 1998 roku. Miał wtedy 26 lat. Krzysztofa Wiśniewskiego, zamieszkałego w Gorzycach w województwie podkarpackim, który zaginął 30 grudnia 2004 roku. Miał wtedy 23 lata. Grzegorza Kędzińskiego, zamieszkałego w Wałbrzychu, który zaginął 16 stycznia 2005 roku na terenie Czech. Miał wtedy 28 lat. Jolanty Włoch, zamieszkałej w Świdnicy w województwie dolnośląskim, która zaginęła 13 stycznia 2007 roku. Miała wtedy 17 lat. Władysława Dąbrowskiego, zamieszkałego w Działkach w województwie mazowieckim, który zaginął 5 lutego 2008 roku. Ma 81 lat. Józefa Korusa,
zamieszkałego w Podgórskiej Woli w województwie małopolskim, który zaginął 12 czerwca 2008 roku. Ma 77 lat. Jeżeli wiedzą coś Państwo o losie przedstawionych osób, prosimy o telefon lub listowny kontakt z redakcją. Siedemdziesięcioczteroletnia Krystyna Batzdorf z miejscowości Kudowa-Zdrój w województwie dolnośląskim zaginęła 22 sierpnia bieżącego roku. Tego dnia wyszła ze swojego domu przy ulicy Buczka i od tamtej pory nie wiadomo, co się z nią dzieje. Połączyliśmy się telefonicznie z panem Kazimierzem Batzdorfem, synem pani Krystyny. Witam pana. Dobry. Panie Kazimierzu, pańska mama od wielu lat choruje na schizofrenię. Proszę nam powiedzieć, jak bardzo jest zaawansowana ta choroba. No zdarzało się, że w sezonie wiosennym lub jesiennym mama chorowała. No, w tym czasie bała się ludzi i zalawała się też troszeczkę cenny. Jak natrafiała na ludzi, to wyzywała. Ale nie była aż taka agresywna, żeby mogła kogokolwiek tam pobić. Czy mama często była hospitalizowana? Tak, często była hospitalizowana właśnie w tych jesienno-zimowym, trafiała właśnie do szpitala. Po wyleczeniu było wszystko w porządku, mama praktycznie tam była zdrowa. A czy zdarzyło się kiedyś wcześniej, że mama znikała bez wieści? Nie, nie zdarzało się. Raz tylko co się zdarzyło, to tylko jak była w okolicach Warmińsko-Mazurskich, w Ełku, urodziny, no to 20 lat temu, no to też jak zachorowała, to uciekła, ale znaleziono po tygodniu czasu ją w miejscowości w Marwałt. Mm-hmm. A czy przed samym zaginięciem samopoczucie mamy jakoś gwałtownie pogorszyło się? Znaczy jak wróciła, no to nie było takich oznak, że mama była chora. Normalnie były kontakt, rozmawialiśmy też z sąsiadką, też rozmawiała. Nie było takich przypuszczalnych, no ciężko powiedzieć, ale było wszystko w porządku. A czy wydarzyło się coś, co mogło wytrącić mamę z równowagi? Mogło być, dlatego że w szpitalu, no pytaliśmy, pani doktor się spytała, czy mama by została w domu opieki. Bo już i był mama? No było, że mama już w podłużnym wieku była i praktycznie już nie dawała sobie też rady. Czasami w gotowaniu czy innym rzeczami, ale z nami nie chciała też mieszkać. Tak mi doktor tak zaproponowała, ale mama nie zgodziła się i była w domu. Czy ktoś poza sąsiadką jeszcze widział mamę po tym, jak opuściła dom? Poza sąsiadką tak, jak już w okolicach Słonego. Kudowa Słone też jest i w okolicach właśnie Słonego tam ostatni raz ją widziano. Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę. Pani Krystyna jest chora i potrzebuje pomocy. Bez pomocy ze strony innych ludzi będzie jej ciężko wrócić do domu. Dlatego jeśli spotkają ją państwo na swojej drodze, proszę nie przechodzić obojętnie. Jeśli ktoś z państwa wie coś o losie Krystyny Batzdorf, prosimy o wiadomość. Nasz telefon 022 507 0107. Zofia Szczygieł zamieszkała w miejscowości Władysławów, województwo lubelskie. Zaginęła 28 stycznia 2008 roku. Ma 62 lata. Od rana pojechałam do sklepu, zrobiłam zakupy. Wszystko było w porządku, mama została z dziećmi. Więc do mnie przyszła pani, nauczycielka na indywidualne nauczanie do mojego syna. I w sumie mama z nią rozmawiała normalnie, nic nie wskazywało na to, że coś się stanie. Po godzinie 17 stwierdziła, że musi wyjść do piwnicy, rozpalić w piecu od centralnego. W pewnym czasie stwierdziłam, że po prostu jest, nie słyszę żadnych odgłosów, żadnego, że coś jest po prostu, pomyślałam, że może zasłabła. Zeszłam na dół, żeby jej poszukać. Przeszukałam wszystkie piwnice, strych wokoło domu i zadzwoniłam do siostry, że po prostu nie ma mamy. W pierwszym momencie po prostu pomyślałam, że no mama wyszła, nie powiedziała. Być może do kogoś z sąsiadów, do sołtysa, jakieś załatwienie miała i tam jej nie chciała niepokoić, że ciemno, zostawia ją samą z dziećmi i po prostu sobie poszła. Więc powiedziałam jej, obdzwoń do sołtysa, zadzwoń do sąsiadów najbliższych.
No, jak ta odzwoniła i powiedziała, że jednak nie ma mamy, no zaniepokoiło mnie. Mąż poszedł laskiem, ja pojechałam drogą, no nie znaleźliśmy mamy. No zdziwiło mnie, bo mama nigdy nie wychodziła w nocy z domu. Więc zadzwoniłam od razu na policję. Reakcja policji była natychmiastowa, wręcz z psem przyjechali. I rozpoczęły się poszukiwania. Jadąc drogą, zauważyłem policję, która poszukuje mamę. Więc nie tracąc czasu, pojechałem dalej w kierunku, w którym szła droga asfaltowa. Więc wszystkie przy drodze rowy zostały przeze mnie sprawdzone. I zatrzymałem się właśnie przy tej rzece. Znalazłem szali. Sprawdziliśmy dojścia, żadnych śladów do szalika tego nie było. Tak jakby albo rzucony z samochodu był, no albo, nie wiem, w każdym razie on leżał sobie. Tam żadnego szybkiego śladu nie było widoczne na śniegu. Od tego mostu to już tam potem pies już nie pochwycił tego tropu. No ale szukaliśmy, no nic nie znaleźliśmy. 2 tygodnie przed tym, jak wyszła, była troszeczkę taka smutna, załamana. Myślę, że to było spowodowane wypadkiem brata ciotecznego, który zresztą jako jedyny został z takiej najbliższej rodziny w tej wsi. To tak gdzieś się narodziło w jej głowie, takie obciążyła siebie czymś, no bała się krytyki, no. Ale tłumaczyłam jej, że to nic takiego. Tu sprawy wszystkie się pomyślnie rozegrały, tak jak jej mówiłam. Niepotrzebnie się zamartwiała tymi sprawami. No, była przygnębiona, smutna. Prawdopodobnie to obciążyło w taki sposób moją mamę, że postanowiła tak jakby w ten sposób uniknąć stresu związane z tymi sprawami. Prawdopodobnie nie wytrzymała napięcia. Mama jest bardzo dobra, żyła ze wszystkimi w zgodzie, nikogo nigdy w życiu nie chciała urazić i po prostu każdemu chciała pomóc, każdemu. Pomagała mi non-stop, bo ja mam niepełnosprawne dziecko i drugie też mam małe. Pomagała siostrze, także była takim człowiekiem ciepłym i domowym przede wszystkim. Byłem daleko dosyć i nie zwracałem uwagi na te problemy, które mama miała. No. Teraz ja to widzę, no widzę to i wiem o tym, ale przedtem, no odwiedzając, mama była szczęśliwa, no, bo nie miała żadnych, no ale to prawdopodobnie jest takie maskowanie się. Nie wiemy już, co mama robić. Nie wiemy. Mamo, wróć jak najszybciej, bo takie życie nie ma sensu. Tu się nic nie stało, tu nic się nie stało takiego, żebyś ty mogła tutaj nie wrócić. A przecież ty masz rodzinę, masz dom, masz dzieci, masz swój dom, gdzie tu masz swoje miejsce. Powinnaś wrócić i być tu razem z nami. Jak słyszeliśmy, bliscy pani Zofii zrobili dosłownie wszystko, co było w ich mocy, żeby ją odnaleźć. Sprawdzili każdy, nawet najmniejszy ślad, każdy sygnał, każdą poszlakę. Niestety jak dotąd nie przyniosło to żadnego rezultatu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak zwrócić się z gorącą prośbą o pomoc do państwa. Jeśli ktoś z państwa wie coś o losie Zofii Szczygieł, prosimy o wiadomość. Nasz telefon 022 507 0107. I na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Prosimy dzwonić we wszystkich sprawach, które poruszyliśmy. Numer telefonu, adres i adres internetowy naszej redakcji zobaczą Państwo na planszach końcowych. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny program Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. 7 października. Do zobaczenia.